Dobra, kochani, słuchajcie, startujemy dzisiaj z takim filmikiem o tej PS4. Będę ją pierwszy raz uruchamiał z padem podłączonym, także powinienem już tam w tym menu jakoś się ogarnąć. Zobaczymy sobie, jakiego ona ma wgranego softa. Powiem wam jedną rzecz. Ten testerek, który sobie zrobiłem do testowania tych kabli USB, super sprawa. Wyciągnąłem chyba z 5 kabli i wieście mi, 5 kabli pod rząd pokazywało mi, że są tylko, mają VCC i GND. I tak patrzę się już na moją ścianę kabli i myślę sobie, no kurde, nie będę miał mikro USB, które ma data plus i data minus, bo tak raczej wymagana jest do połączenia tutaj z konsolą tego padzika. No i znalazłem, słuchajcie, taką tutaj taki kabelek od Lamaxa. Dostałem to prawdopodobnie od kumpla, to jest chyba od zegarka, ładowarki czy coś takiego. I dopiero ten kabelek ma data plus, data minus, także świetna rzecz, tak już mówię na off-topie, jeżeli ktoś by chciał sobie testować kable USB, czy mają właśnie jakieś linie uszkodzone, bądź też czy to są tylko do zasilania VCC GND, czy to jest data plus, data minus, to polecam. Tania to jest, można wyrwać już nawet za 5 zł, jak jest jakaś promocja. Super sprawa. Także dzisiaj co, lecimy z PS4, HDMI, podpięte wszystko, zasilanko, telewizor 55 cali 4K, także można sobie poszaleć już na gierkach. I teraz tak, o, podłączę sobie do tego padzika, włączę może oświetlenie, będzie lepiej widać. Podłączę sobie, słuchajcie, kabelek, podłączę go do konsoli i włączę konsolę i zobaczymy, co się będzie działo. I pytanie do znawców padów, czy są oryginałki, czy nie, bo to jest naprawdę ciężka sztuka. Już widziałem pady, które są podróbkami, wyglądają praktycznie identycznie. I czy Chińczyki mogą nawet podrobić naklejkę tutaj, z tej strony? Wtedy praktycznie taki pad jest nie do odróżnienia, jak go się chyba nie rozkręci i zobaczy, co w środku jest, nie? Dosyć waży, chyba że na wagę można jakoś jeszcze porównywać. Trzeba by zważyć tego pada i zrobić taką listę, kurde, nie? Ty, to jest dobry pomysł. Szybka diagnoza podróbki pada. Jadę z wagą do kolesia, ważę pada i widzę, jak oryginał waży, a jak podróba mniej, no to wiadomo, że jest podróbą. Wiecie co? Jestem szalony trochę. Idę po wagę i zważę tego pada, żeby wam pokazać, ile on waży. Dobra. Idę po waga, po waga. Czujecie fazę? Włączmy sobie tą wagę. I tak, o, czy są gramy? Są gramy. No to patrzymy się, ile ten pad waży. 235 gram. Czy to jest oryginał, czy to jest podróba? Tego ja wam teraz nie powiem. Dobra, odłóżmy sobie tą wagę. Trochę żarty na bok też. Dobra, podłączam pada do konsoli. Wkręcę jedną ręką, także nie mogę to zrobić. Robię pauzę i testujemy tą PS4. No to słuchajcie, chwila prawdy. Włączam konsolkę. Brak sygnału. Lecimy z tematem. 3, 2, 1. Uwaga. Niebieska dioda. Chwila, moment. Kurde. Jest, 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 jest. I teraz co? Naciskam na padzie. Tutaj coś? No nie, no. Nie działa. Chyba te USB w tym, kurde, w tej konsoli jest zrąbane coś. A nie! Trzeba nacisnąć znaczek PlayStation. Okej, dobra, to teraz przełączę się. Warte bitte. Kurde, co to znaczy? Okej, oddalę trochę się. Warte das USB. No nie, no co jest? Co jest? Jakieś błędy. Das USB. I co ona zrobi? Przyłączyła się na białą diodę. Żebym jeszcze wiedział, o co w tym chodzi, to byłbym mądry. Jeszcze raz ją włączę. Chwila, może coś się, kurde, tam poprawi. Nie wiem. Nie znam się, zarobiony jestem. Znaczek PlayStation. Kurde, muszę jakoś umyć porządnie tą szybę w telewizorze.
Waiting, waiting i co? Znowu wyskoczy error? Z USB-kiem? Nie. Włączył się obraz. Brak sygnału, niebieska ta. Rozkręca się ponownie. Oj kurde, jak tu się w ten tryb puszcza, to nie wiem. Dobra, jeszcze raz nacisnę tego. Dam Abrahen tym razem. Co tu pisze? 8 Abrahen. Nie chce się łączyć z żadnym Wi-Fi. Ale ona się nie połączy, bo nawet hasła nie zna. Biała dioda się pokazała. I się wyłączyło. Dobra, jeszcze raz. Czyżbym musiał pobrać oprogramowanie jakieś na pendrive'a? Do PS4? Chyba tak. Dobra, wiecie co? Ja się chyba was poradzę. Wstrzymam się. To będzie pierwsza część, taka uruchomieniowa. I niech mi ktoś podpowie, napisze w komentarzu, jak tu się robi, kurde, ten... W jakimś trybie bezpiecznym się ją uruchamia, czy jakoś tak. Coś pamiętam, że coś takiego było. Tylko jak to się robiło, to nie pamiętam już. A nie, coś kojarzę. Trzeba chyba przytrzymać dłużej power, aż piknie jeszcze raz i wtedy powinna ona wejść nam do tego menu, nie? No ale dobra, poczekajmy. Jeszcze dajmy szansę dla mnie. Zobaczymy, co tu ten. Dobra, jeszcze raz naciskam. I co nam pisze, że muszę zainstalować coś chyba z ten, wersję 8.0.3 z pendrive'a, tak? Czy coś takiego? Warte bitte. Ktoś wie, zna niemiecki, co tutaj pisze? Warte bitte. Szkoda, że nie ma takiej tej technologii. No, das USB. Aha, że chyba USB nie zostało wykryte z oprogramowaniem. Dobra, spróbuję w trybie bezpiecznym uruchomić. Czyli nacisnę ten przycisk power tam na tej płytce dłużej. No i zobaczymy. Robię na chwilę pauzę, żeby to ogarnąć. I zobaczymy, czy coś tam się pokaże. Dobra, słuchajcie, pikła drugi raz. Jak przytrzymałem, jak się włączyła. Zobaczymy, czy coś teraz tutaj pokaże, jakieś menu. Czy nie? Czy coś będzie innego? Powinna się chyba uruchomić w tym trybie bezpiecznym, tak? Zresztą zaraz chyba sobie luknę szybko do internetu. No, jest. Okej, dobra, kumam. Ja pierdolę, co teraz tutaj wybrać? Co, nawet nie mogę nic ten przesunąć? Pad jest podłączony, bo świeci się, ale tutaj, dobra, damy to PS4, inicjalizacja, ja pierdzielę, 8.0.3, dobra, słuchajcie, ja przerwę na chwilę ten filmik, to będzie pierwsza część, zaczerpnę informacji u kumpla, on się zna lepiej ode mnie i w drugiej części wam może coś więcej pokażę. Także to jest pierwsza część z próby uruchomienia. Jak widzicie, nie mogę jej uruchomić, bo coś tam krzyczy o softa. A nie chcę za bardzo się spieszyć. Także tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.